W sobotę i niedzielę w Expo Silesia w Sosnowcu odbyła się 22. Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych, której organizatorem był katowicki oddział Związku Kynologicznego w Polsce. Jest z nami bardzo sympatyczny zwierzak, jak widzimy. Co to za rasa? Lapsa apso. Wymagająca w hodowli? Bardzo. Przede wszystkim pielęgnacja. Tutaj musimy uzbroić się w dużą dawkę cierpliwości. Zależy też od włosa, ale niestety 2 godzinki przed wystawą poświęcamy. Jakie są cechy tych piesków? Powiem o moim. Kochany do dzieci, przecudowny, pełen energii, ale i zarazem spokoju. Moim zdaniem idealny pies rodzinny. Długowieczna rasa? Bardzo. I zdrowa, nie narzekamy. W jaki sposób zachęciłaby Pani do hodowli akurat tej rasy psów? Przede wszystkim wygląd. To chyba ludzi najbardziej porusza w tej rasie, ale przede wszystkim też charakter. Proponuję przyjechać do hodowli, spędzić z nimi 5 minut i z całą pewnością będziecie Państwo zakochani. Jaka to rasa? Bichon Frise. No i w tej chwili jesteśmy tuż przed konkurencją. Tak, tak. Na czym ona będzie polegać? Znaczy będzie oceniana, bo akurat tak się złożyło, że jest sama w rasie, znaczy w klasie, bo jest w klasie pośredniej, to jest suczka. No i zobaczymy. A potem jak dostanie tytuł CWC, złoty medal, to pójdzie do porównania z suczką z klasy otwartej. Czy hodowla tego psa jest wymagająca? No bardzo, bardzo. Nie będę ukrywać, że to jest chyba jedna z bardziej pracochłonnych ras. Na czym te największe trudności polegają? Głównie na pielęgnacji. No, ten włos bardzo szybko rośnie, to nie jest pies liniejący, także to na okrągło rośnie i trzeba to ciąć przynajmniej co 2 miesiące. No tak, to jest takie minimum, no najlepiej częściej. Ale sprawia wiele radości. No właśnie, no coś za coś, jak się to mówi, także no jak się przytuli taką białą kulkę, to wynagradza wszystkie trudy. Przed nami widzimy no bardzo spokojnego pieska. Parę słów na temat tej rasy. Pudle bardzo grzeczne, spokojne, dużo pielęgnacji potrzebują, miłe, towarzyskie, dla dzieci są spokojne, także do polecenia, jeżeli ktoś ma dużo czasu do pielęgnacji. No właśnie, w kwestii tej pielęgnacji, co jest najbardziej wymagające i pracochłonne? No trzeba dbać o sierść, żeby się nie porobiły kołtuny, bo jak się porobią kołtuny, no to do obcięcia. Wtedy trzeba obcinać, golić i tyle. A jak wyglądają przygotowania do takiej wystawy jak dziś? A do wystawy, no to już musi fachowy gromer. Do obcięcia to jednak musi być odpowiedni. Nie każdy gromer potrafi pudla obciąć. Także. Jak wyglądają te konkurencje, w których biorą udział pudle? Co muszą zaprezentować? No uczesanie, postawę, włos musi być odpowiednie wyczesanie. No i budowa psa, tak jak w każdej rasie, nie? No najważniejsza budowa psa. Wygląd. Psy jakiej rasy oceniamy na tym wybiegu? Na tym ringu oceniamy psy rasy bulldog francuski. Jest to bardzo liczna rasa, ponieważ i bardzo popularna. 74 psy są zgłoszone na naszą wystawę. Są tutaj, one są podzielone w poszczególnych klasach według płci, według wieku i według tytułów, bo jest też klasa czempionów, w której psy, które już są czempionami, występują w tej klasie, żeby to jest najbardziej prestiżowa klasa, tak? Natomiast mamy klasy młodszych szczeniąt, szczeniąt, młodzieży pośredniej od 15 do 24 miesięcy i klasę otwartą. W każdej z tych klas wybieramy tego najlepszego, przyznajemy 4 lokaty i 3 medale. Pierwszy zwycięzca ma prawo uzyskać tytuł CWC, czyli wniosek na czempionat Polski. I w porównaniu z dorosłych klas wybieramy tego najlepszego dorosłego psa i sukę, które w porównaniu uzyskają tytuł SASIP, czyli wniosek na międzynarodowego czempiona piękności, a później na samym końcu wybieramy tego najlepszego z rasy, tak? Czyli najlepszy spośród wszystkich bulldogów dzisiaj francuskich, który później będzie reprezentował rasę na ringu finałowym w wyborze zwycięzcy grupy. Wystawa jest ważnym wydarzeniem dla hodowców psów, bo wyłonieni tutaj wśród poszczególnych ras zwycięzcy otrzymają nominację umożliwiającą start w największej na świecie wystawie psów Craft Dog Show w Wielkiej Brytanii.